Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny. Jesteśmy obecnie w Sirith Ungol i w dzisiejszym odcinku będziemy atakować twierdzę. Mamy oczywiście poziom dużo większy niż oni. Przywódca szturmu Gluk Arbiter Stakuga Tengi i Tuka Zembicho. Tutaj się odblokowuje na 25, 35, 45 poziomie. Legion Dzikusów. To może zróbmy coś. Nie wiem, czy kupować te ulepszenia, czy nie. Dobra, kupmy jeszcze coś takiego może. No i dobra, jesteśmy gotowi. Zaatakujmy fortecę. Przejmijmy ją, zabijmy naczelnika. I dzięki temu zdobędziemy kontrolę nad tym rejonem. I wykonamy zadanie, które da nam aż 500 waluty premium. Bo zbieram na mitrilową skrzynkę, żeby sobie otworzyć. Wiecie, lubię otwierać skrzynki, ale tylko i wyłącznie za pieniądze zdobyte w grze. So you took a fort. Am I supposed to be impressed? I could have taken shark moves and I would have made a much bloodier mess out of it too. I see you've saved me the trouble of hunting down your army and decimating it in the field. As thanks, I'll feed you to our beast after you're dead. Mostly dead. Awaiting your command, master. You think the Bright Lord is stopping at one fort? He's going to take every stronghold in Mordor! Oni rozwalą bramę, tak? Super. No i teraz frontowe natarcie. Bez litości. Tak jest. Przejmujemy to. Kurczę, nie chcę też bić swoich przez przypadek. Dobra, przejmujemy. Bam. Punkt przejęty. Lecimy do punktu B. Mam też Elfi Gniew w razie czego, ale chyba go sobie zostawię na naczelnika. Nie ma sensu go wydawać na tych pomniejszych ludzi. Czy uruków, nie ludzi. Kurczę, zdobywanie tej fortecy to jest naprawdę fajna zabawa. Jedna z lepszych w Cieniu Wojny. Potem jeszcze jak odblokujemy draki, to już w ogóle będzie rzeź. Dobra, przejmujemy. Punkt przejęty, pole treningowe. No i lecimy do punktu C. Nawet nie musimy nikogo atakować. Zaczekajmy, aż nas zaatakują, po prostu się obronimy. Come
Przejęliśmy dziedziniec. No i zmierzmy się z naczelnikiem. Ten jeden z naszych się trochę przestraszył, ale nie szkodzi. Zmierzmy się z naczelnikiem. Elfi gniew mamy dostępny. This fortress will not fall today, so says the great serpent. Dobra, wielki wężu. I teraz taka strategia. Najpierw zajmijmy się jego ludźmi. Dobra, aktywujemy Elfi Gniew. Może też załatwmy najpierw jego tych przybocznych. Tych wszystkich golobów i tak dalej, bo... Dobra, mamy mało życia. Chyba załatwiliśmy tego jego ologa. Ale tu przyszedł kolejny. Dobra, szybko unik. Kurczę, trzeba uważać na tych jego... Tych jego ludzi trzeba uważać. Nie możemy też się zatruć. O kurczę. Dobra, jeszcze jesteśmy w grze. Ale kurczę, muszę przyznać, że wcale nie jest łatwe ta walka z tym naczelnikiem. Kurczę, musimy robić te uniki, bo trochę mamy słabą sytuację. Kurczę, nie myślałem, że to będzie aż tak ciężka walka. O nie. No i załatwili nas. Fort stands strong. Man does not stand at all. O kurczę. Wiecie co, to rzeczywiście się trochę porwałem niepotrzebnie na tą fortecę. Myślałem, że dam z nim radę, ale wiecie co, chyba jednak on jest za silny. Dalej mamy jeszcze tych Alpratu Shama. Nie no, tych co zwerbowaliśmy dalej mamy, ale raczej kurczę, nie mamy z nim szans. Pytanie teraz, co mam robić? On jest za silny, nie damy rady go załatwić.
Zdecydowanie. Sprzymierzeńcy zadania dostępne w Seregost. Nim nastanie świt. Wiecie co, może poróbmy sobie te zadania. Poróbmy misje fabularne na razie. Przydałoby się trochę jednak wbić wyższy level. Zwłaszcza też jeśli chodzi o te punkty umiejętności, tam jest coś takiego, żeby dostać dodatkową ostatnią szansę. To się na pewno nam przyda. Dobra, jesteśmy w Seregost. Nawet nie wiem, co to za rejon, jakiś kurczę nowy. Jest tutaj naprawdę sporo do robienia. Ale chciałem najpierw sprzymierzeńcy właśnie. Ale najpierw wiecie co? Jeśli chodzi o takie rzeczy kluczowe, powinniśmy najpierw ogarnąć Haediry. Skoro jesteśmy w nowym obszarze. Co to było? A, szybki rzut. I zobaczmy w ogóle, co to za obszar. Zamek wróżby, poziom 244. To jest jeszcze trudniejszy fort niż Barad-dûr. Dobra, nieważne. Widzę tylko, że... że jest naprawdę sporo tych regionów. Ale chyba wiecie co, po prostu będę robił tak, że... że najpierw przyda nam się ogarnąć te Haediry. Bo jeśli chodzi o poziom trudności tutaj tej fortecy, to jest tak ogromne, że nawet nie warto tutaj tracić czasu. O kurczę. Źle poszedłem. Trzeba stąd spadać, zanim mnie tutaj wyrżną w ogóle. Trzeba poodblokowywać te punkty szybkiej podróży. Więc powiem wam tak, będę robił teraz misje główne, będę zwiększał poziom Taliona i kupował umiejętności, które nam się przydadzą. Między odcinkami będę ogarniał w Sirit Ungol jeszcze więcej kapitanów. Będę zbierał armię, będę rekrutował tych kapitanów i zbierał te inne znajdźki, punkty umiejętności. Jak już będę miał, nie wiem, poziom 27 powiedzmy, to wtedy wrócimy i spróbujemy jeszcze raz zaatakować tamtą fortecę i ją podbić, bo tym razem nie wyszło. No to nie szkodzi. Zajmiemy się tym naczelnikiem później. Przeskanujmy sobie tutaj okolice. Kurhany.
Dobra. Wszystko tutaj sobie przeskanowaliśmy. Dziwne, że 2 na 3 już są oczyszczone. Przecież oczyszczaliśmy tylko jeden. Dobra, no to musimy jeszcze zbadać drugi, który jest obok misji. Mam nadzieję, że będzie jakieś przejście tam. Może tędy. W ogóle wiecie co, po co mam iść piechotą? Skoro mogę sobie wezwać Karagora, to jak będzie dużo prościej. No i szybciej przede wszystkim. Tych misji jest dużo. Dla gondorczyków i tak dalej. Tak wiecie, będę skakał po tych rejonach, żeby robić te misje główne. Przy okazji odkrywał te Haediry i tak dalej. Postaram się, żeby był jakiś porządek na tych odcinkach. Dobrze, Haedir oczyszczony. Więc zbadajmy sobie tutaj okolice. Nic tam nie ma. Aż dziwne. Gondorski artefakt. Kolejny gondorski artefakt. Wspomnienie Szeloby. Kolejny Itildin. Jeszcze został jeden gondorski artefakt do znalezienia gdzieś tu. Jest tutaj gdzieś w pobliżu. O. No i dobra. Super, jeszcze zdobyliśmy punkt umiejętności. Co my tu mamy? Wybrańcy. Kolejna misja Eltariel. Super. Ale najpierw zróbmy misję sprzymierzeńcy. There are Gondorians who remain in Mordor. They will not survive in Mordor for long. Więc jak już widzicie, mamy kolejne dwie misje. Im więcej, tym lepiej, żebyśmy mieli większy poziom. Trafienie krytyczne. Dobra, odwet, to się na pewno nam przyda. Wykonanie w idealnym momencie ostatniej szansy natychmiastowo zabije wroga, który próbuje cię wykończyć, to się przydaje. Potem przyznaje dodatkową ostatnią szansę. To się też nam przyda. Na pewno w walce z naczelnikiem to się nam przyda. And they will, with our help. Dobra, mamy tutaj misję sprzymierzeńcy. Podczas upadku Minas Ithil zginęło wielu Gondorczyków. Niektórzy trafili do niewoli Saurona. Dowiedz się, jaki los spotkał Idril i Baranora.
Hello there. Baranol. You survived. How did you find me? Oh, it was easy. I just followed the trail of dead orcs. The Nidrom. Did she escape Minas Ithil? We were ambushed. I lost her. Many of our brothers were captured. Some remain in hiding. Sauron's armies continue to hunt us. Idril is resourceful, but no one survives in Mordor for long. We have a way out. I just need to find her, and whoever's left. Then we must find them all. Some of our soldiers were sighted in this encampment. Tread lightly. We must be careful. Did you hear that filthy talk? I kill you. Dobra, uwolnijmy tego tutaj Gondorczyka. Dobra, kolejni są. Kolejny do uratowania jest tam. Kurczę. Ktoś jeszcze? Teraz to możemy jakoś, może taktycznie rozegrać. A dobra, w sumie. Tamten i tak uciekł. Dobra, musimy teraz dotrzeć do jaskini. Czy powiem wam, że Cień Wojny ma genialną fabułę? Te misje są naprawdę ciekawe. Świetna gra. Are you all right? I might need a moment. You cannot delay. When you find Idril, escape to the west. Have a second chance in life. I've already lived two lives. I was born somewhere near Umbra. Herodrim. It is a long way from Minas Ithil. My order sent me to Gondor as a guarantee of peace. But the Herodrim had other enemies. I was to return, but by the time I was 10, we lost contact. I lived a good life in Minas Ithil. I was respected. I was happy. And then it fell. So now you commence your third life. The only life that matters is the one with Idril. But we have to find her first. And that we will. Use our soldiers as bait. Those are the lucky ones. Have you managed to free many of your brothers? Not enough. Some weeks we lose as many as we rescue. Najlepiej będzie zrobić. Aha, kurczę, nie mamy strzału. Dobra, chyba że zrobimy tak i teraz szybko.
Jup. Coś takiego. I teraz uwalniamy jednego. Drugiego. Finally. I've been tied to this post for 2 days. Dobra, i ratujemy kolejnych. Okej, jest jeszcze tutaj kapitan. W sumie moglibyśmy... A no właśnie. To jest miękki cel. Więc mogę mu zadać spore obrażenia. In a tunnel full of orcs. Doesn't seem too clever, does it? Well, this is where you get to learn something. Okay, jest niewrażliwy na egzekucję. Mam nadzieję, że mi, kurczę, ten Brandor pomoże, czy jak mu tam, nie pamiętam jak on się nazywał. Baranor. Mam nadzieję, że uda się tego kapitana zwerbować. W sumie wygląda całkiem porządnie. Infiltruje wodza, to nam pomoże później w tym regionie, bo na razie się tym nie będziemy jakoś zajmować. Dobra, uratuj ostatniego Gondorczyka. Captain Baranor. Karis. Are there any others? Idril. She's alive. We were on our way to the fighting pits. We were captured. She escaped. If I know Idril, that's where she's headed. She's alive? She's alive. And dead hope. We will find her. Okej, okay, misja wykonana. Dostaliśmy kolejny punkt umiejętności, 900 tych monet. Dobra, już talion jest na poziomie 24. To jest akurat dobrze. Mamy tutaj kolejne misje w tym regionie, więc prawdopodobnie będę tutaj to wszystko ogarniał później. I w ogóle nie przypominam sobie, żebyśmy tutaj byli, więc zobaczmy, czy przypadkiem w tym Hedirze nie da się znajdzie... Tak jak myślałem, nie są te znajdźki tutaj pooznaczane. Dobra. Więc trochę będziemy teraz w tym regionie działać. Skoro tutaj jest naprawdę sporo misji. Te misje główne to jest najlepszy sposób, żeby troszkę zwiększyć poziom Taliona, no bo jednak
Teraz jak już mamy poziom 24, to w tym Sirith Ungol poza odcinkiem będę mógł silniejszych kapitanów zwerbować. No i też kupować przydatne umiejętności, które pomogą mi w walce z naczelnikiem. Okej. Na dzisiaj to będzie prawdopodobnie koniec. Ale mamy jeszcze punkt umiejętności, zobaczmy. Tutaj egzekucja jest, idealna kontra, trafienie krytyczne, ulepszone. Znaczy nie ulepszone, ulepszenie upiorna tarcza. Odwet. Dobra, stanowczość. Odwet wysysa twojego napastnika, to. Przyznaję dodatkową ostatnią szansę. To się nam przyda w walce. I teraz co będzie kolejne? Zabójcza zjawa, przytrzymaj trójkąt po wybieniu wroga. R trójkąt, aby pozostawić... O, to się też przyda w sumie. Brutalny mord. Sprawia, że ucieka więcej celów, to też się może nam przydać. Nitki trucizny, upiorna seria. W sumie to dzięki temu moglibyśmy więcej zabić przeciwników po cichu. No dobra, to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z gry Śródziemie Cień Wojny. Trzymajcie się, cześć!